Zebrałem 8 kawalerów, którzy zawalczą w randce w ciemno o serce Shinii. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, hejka. W każdej z rund Shinii odrzuci jednego z kandydatów, aż zostanie jeden wybraniec. To on będzie miał przyjemność rozegrać z nią wspólny mecz w League of Legends. Dobra, Shinii, w pierwszej rundzie twoim zdaniem będzie pozbycie się gracza, który wybrał, moim zdaniem, najgorszą skórkę i czempiona. Także przyjrzyjmy się każdemu po kolei. Ojeju. Niestety. Poka, o, dobra. Ty no, jest klata. Jest klata, no. Nie, żeby to było najważniejsze, nie? Obróć się, poka. Poka dupę. Ładny, widać. Ładny, to takie biało-czerwone, dobra. Akszan. Oho! Strzela do damy, tak być nie może. No nie, to jest też fański, taki, że tak powiem, elegancik. Wow, kolację przygotował, patrz. Wow, fajne żądło. Ale dupką kręci. Cute. Dobra, Arkoan, chodź. O, ale różowy. Tak jakby zjał i był wyciągnięty dosłownie. O, sashimi! No, nieźle się popisał. I też jest półnagi, więc chyba git. Fajne. O, chodź tutaj. Tylko kurde, on już ma babę. No. O tak, prawdziwy mężczyzna z bebzonem. Wszyscy ci się gapią na bebech, bo jest kurwa gigantyczny. Fajny bas, tylko bym się bała, że mnie przygniecie. Proszę, tu jakaś dama. Pierwsza dama, Cycolina. Cześć. Bezu, treszuń, no. To jest moja ulubiona postać, lola. Wow. To już wszyscy kandydaci. Shinii, teraz bardzo trudna decyzja przed tobą. Z kim się pożegnamy w tej rundzie? Powiem tak, wszyscy mniej więcej tak postarani byli z którejś strony w ogóle. Więc myślę, że MF-ka odpadła. Kurde, za bardzo słonięta. Ja tu liczyłam na jakiegoś takiego, wiecie. Kuba. To teraz jeszcze jedna rzecz. Kawalerowie w sekrecie przed niewiastą zadeklarowali, czy są w grze, żeby zdobyć jej serce, czy żeby dostać skina. I teraz dowiemy się, co wybrał Jerasty. Randkę czy skina? Ja niestety wybrałem Simpa. Dobra, to dziękujemy w takim razie Jerasty. A my przechodzimy do rundy numer 2. Ale najpierw dwa słowa od naszego sponsora. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Hero Wars, czyli online'owa gra RPG, w której budujesz swój wymarzony team i walczysz z coraz to silniejszymi przeciwnikami i innymi graczami. Zaczynasz z jednym czempionem i budujesz stopniowo swoją drużynę, żeby tworzyć takie kompozycje herosów, które są w stanie niszczyć całe armie wrogów. Każdy przedmiot ma specjalną umiejętność, której może użyć w walce. Twoim zadaniem jest używać tych umiejętności w strategicznych momentach, żeby pokonać 3 fale przeciwników w trybie walki z komputerem lub drużynę przeciwnika w trybie walki z innym graczem. Żeby odblokować niektóre postacie, będziesz musiał użyć swoich umiejętności logicznego myślenia. Tutaj na przykład musisz zrobić tak, żeby twój heros dotknął skarbu i wcześniej nie zginął. Dobra, zobaczmy teraz na mój team. Mam Galahada, mojego głównego engagera. Aurora z bardzo silną umiejętnością AOE. Astorota, który może zshieldować cały mój team. Phobos z super paraliżującym spelem. No a następny champion, na którego się szykuje, to Rufus, zarąbisty tank. Hero Wars w tej chwili ma ponad 50 unikalnych bohaterów, 6 trybów gry, mnóstwo umiejętności, itemów, angażujący tryb kampanii, pełno graczy, z którymi możecie konkurować. Dołącz do gry już teraz i zgarnij super skrzynię z 5 topowymi championami, którymi jeden jest sekretem. Do tego 600 emeraldów i 30 tysięcy złota. Zeskanuj ten kod URL albo kliknij w jego opisie i graj. A teraz wracamy do odcinka. Proszę Państwa, przynajmniej runda numer 2. Kawalerowie zostali wysłani w odmęty internetu, żeby znaleźć najlepszy mem. I to na podstawie ich selekcji, czyli teraz podejmie decyzję, kto odpadnie. O Boże, memy. Pierwszy mem od Arkoana jest kot, jest drugi kot, jest trzeci. No widzę, kocioczki, taka ośmiorniczka. Wygląda jak nowy dżungler. Wygląda jak nowy dżungler, faktycznie, ej. Możesz dzwonić na psy i tak nie ci starego. Nie, no co to jest? Jest kujowiony. Ja czekając, aż mama zabierze mnie do domu po tym, jak się zesrałem, żeby nigdy dać kasówki na cyk. I'm waiting. I have to hug you. Oh. Yeah. Hug. Hi. What the fuck? Ale nie zrozumiałem mema. Ja też nie! Szansy nie dali na początku, nie. Teraz robię pęgę. Proszą mnie o zdjęcie. Ej, Yumi? O, zabawne. Jeszcze jeden. Już nie idzie po mleko. Ja! No i to już są wszyscy użytkownicy, proszę Państwa, także wracamy do ligi. Nienawidzę cię o to. Dobra, decyzja. Czerwona. To Team Fortress, no ja w Team Fortress nie grałam. No dobrze, czyli Jinachi. Pożegnamy się z tobą w tej rundzie. Rzadkę trochę, że nawet ty, Hodo, będąc tak starym, nie znasz Team Fortress 2. To mnie szokuje. Ja w swoim życiu grałem tylko w TBA i League of Legends. No to Jinachi, w takim razie zdradź nam, co wybrałeś, randkę czy skina? Skina, bo nie potrzebuję randki, bo ja mam kobieta już.
Proszę Państwa, w rundzie trzeciej kawalerowie dosłownie zawalczą o serce Shinii. Stoczą ze sobą pojedynki. Osoba, która wygra w danym duecie, nie może w tej rundzie odpaść. Także może zapraszamy najpierw duel Kamil kontra jest wk***ony. To uwaga, Kamil jest wk***ony. Czas start, fight. Ty, jest wyrównanie jak na to, że to jest Rakan. Co jest, tu dzieje? No. Bierz roślinkę. Tak, prawie ograł, dobra. Puvox i bez. Ten egzos. O, mogę wejść w to. Ej, na autoataki to cisnął. Cze, co? Wow. Blisko! Kurde, ale było bardzo blisko close. Blisko było. No i w takim razie teraz Arkoan kontra Kotlecik Boguś. Kurwa, chcę tylko powiedzieć, że nie chcę tego robić. Jesteś niebrany. Ja widzę, że nie mam wyboru, muszę się zabrać w takim razie. Wow. Ale walną tubą. O kurna. Arkoan nie trafia Q! Main, jest... by the way? No nie? No właśnie, jeszcze siłą maestry pokażę. No jak blisko było znowu! Dobra, czerwoni zapraszam na środek. No i Shinii, będziesz musiała wybrać, co się najsłabiej popisał w tym pojedynku i kto odpadnie w tej rundzie. O Panie Boże. Kurde, wybrałabym Bezu, myślę. Dobra, w tej rundzie odpada Bezu, ale z tego co wiem, Bezu dzisiaj był trochę ukrytym agentem. Powiedz Bezu, dlaczego tutaj jesteś? Jestem po to, żeby zniszczyć Arkoana i niestety nie wyszło. Ciekawie. Pierdolaj. Oho. Panowie, Shinii jest znana z imponujących cosplayów i poprosiłem was, żeby każdy z was przygotował swój niskobudżetowy cosplay. Ja zaczynamy od Arkoana, który przygotował cosplay Soraki. A, myślałem, że Hekarim. Poracza. Dobra, kolejny cosplay. O, jest k***ony. Caitlyn. Caitlyn! O kur... I zauważcie, że on trzyma pączka. Tak, oficer Caitlyn. Pączków ekipy nie było. A było coś wkładane w cyce? Widzę, no nie, że tam. Naturalnie takie mam. Nie no. Taki wylany, no? Fajny, fajny. Dobra, lecimy dalej. O! Kamileczek! To jest moje arcydzieło. Postanowiłem, że przybiorę się za moją ulubioną postać, żeby ci zaimponować. Jak widzisz, potroiłem się dla ciebie. Koszka swojego to było 6 zł, liczę, że je odzyskam. Next! Kuvox. O! Kuvox, przepraszam. To jest Swain. Twain, no, no, no. Twain. Co tam masz na małpę? To jest lisek, bo nie miałem żadnej wrony. Nie no, zajebiście. Ale cute. Jeszcze rękawiczka jest założona. No, jak do lewatywy. Chciałem to powiedzieć, okay, ale nie powstrzymałem, Ja się nie powstrzymuję, ja nie wiem, co jest. Ej, taki doktor mógł być. No, doktor lewatywy. O nie. Jojo! High effort. No, ładnie przerobione. Niestety innych anime nie znam i jeden cały cosplay ograniczył się do tego, że założyłem płaszcz. Widzę właśnie, no. Dobra, to kto odpada w takim razie? No, Arkoan, no. Nie, za bardzo się postarali inni, naprawdę. To prawda, ta Soraka to tak trochę low effort. Każdy się stara na swój poziom, więc no. Dobre! Powiedz jeszcze, co wybrałeś. Ja oczywiście, jak żeby inaczej, wybrałem Simpa, ale rozumiem, że nie każdy może mieć perfekcyjny gust i nie każdy wybiera. Że to co dobre, więc powodzenia życzę dalej. Czuję się, adie. Ale ego wyjebane. W tej rundzie każdy z kawalerów przedstawi się nam krótkim wierszem. O Jezu. Ja to Kamileczek, znany również jako Chat. Ze mną warto spędzić twój cenny czas, bo mnie poznasz cały internetowy świat, mimo tego, że mam dopiero 19 lat. Pięknie, brawo. Super, super. Cześć, tutaj Kuba, jestem marzycielem, lubię jeść sushi i jazdy rowerem. Lubię zaszaleć lub odwiedzić impry, szukam szczęścia, może zostaniesz nim ty. Cute. Na co dzień filmy montuję, przed kompem siedzę od rana do nocy. W lidze natomiast AD carry pikuje, wszystko mnie one-shotuje pomocy. Dobre. Ej, on ma Gaminata, więc przechodzi do następnego etapu. Mam na imię Daniel, żaden ze mnie jeleń, bo ze wszystkich piękności wybrałem właśnie ciebie. Nice, kurwa, krótko i treściwie. 4 dobre wiersze, teraz Shinii, przed tobą pytanie. Już muszę wybrać? Tak, to już wszystko w tej rundzie. Może najpierw powiedz, który wiersz był dla ciebie najlepszy. Na pewno ostatni był treściwy, to mogę na pewno powiedzieć. Niestety przykro mi bardzo, Kotlecik. Najmniej mi się podobało. Niestety nawet Gaminate nie pomógł. Ciekawostka. Miałem przygotowane 2 wiersze. Jeden był taki, który pomyślałem sobie, że będzie mnie lepiej przedstawiać. Drugi napisałem taki bardziej pod totalnie content, już wywalone w przedstawianie się. Ale postanowiłem, że wezmę, pokażę ten. Nie będę owijać w bawełnę. Czy to chamskie? Nie sądzę. Póki ja swą twarz mieć będę, ty będziesz mieć miejsce siedzące.
Jezus! Dobra, to teraz jeszcze powiedz, co wybrałeś. Ja wybrałem w takim razie Simpa. Ojojaj, serduszko pęka, ale no niestety, takie są zasady tego programu. Jeszcze tylko i wyłącznie trzech kandydatów zostało w naszej grze. Shinee, jak myślisz, czy w tym gronie jest ktoś, kto może skraść twoje serce? Serce może nie, ale może zainteresować. Dobra, w takim razie, panowie, nagrodą dla was w tej grze jest zagranie wspólnej gry z Shinee. W tej rundzie opowiecie jej, jaki macie plan na tę właśnie rozgrywkę. Wiecie, plan mam taki, pójdziemy sobie razem na bota, oczywiście, żebyś mogła piknąć jakiegoś swojego trasha, ewentualnie Blitzcranka po Team Taku. O tak! Ja sobie piknę, żeby móc zarzucić jakimś śmiesznym żartem romantycznym Twitcha kieszonkowca, żeby móc skraść twoje serce. Szybko w 15 minut oramy tego bota, ale niestety nasza drużyna tintuje wszystkie inne linie, więc poddamy się i pójdziemy grać razem w Valoranta. O, dobry, bardzo dobry plan. No, jak zauważyłem, to lubisz grać support, więc mogłem pójść Alekery, bo coś nie coś potrafię. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Nie mam szczególnego planu rozrywki, praktykuję spontan. Ewentualnie, jeśli lubisz, to moglibyśmy pocisnąć aramki. Nie lubię aramów. A co ogólnie, jak widzisz, specjalnie wybrałem dla ciebie ten piękny obrazek, gdzie ty po prawej, jako piękna Lulu. Wiem, że nie lubisz tym grać, ale poświęć się dla tego momentu. Ja jako Twitch będziemy strzelać w kraju nieznanym. Dominion oczywiście. Będziemy robić to bardzo romantycznie. Tym jadem na moich plecach. Mamy plany naszych trzech pozostałych kandydatów. Czyli no, ja nie wiem, co ty z tej rundy wyciągniesz na temat osobowości naszych kawalerów, ale do ciebie należy decyzja. Wszyscy się starają, mega mi się wszystko podoba, ale muszę jedną osobę wyrzucić. Niestety muszę wyrzucić Kuboksa. W sumie nie, myślałem, że wcześniej odpadnę, ale jak już tak daleko szedłem, to chociaż na ten finał liczyłem. Sadek. Teraz powiedz, co wybrałeś? No ja wybrałem oczywiście Simpa. Serio? Co? Dlaczego tyle osób wybrało Simpa? Jesteśmy w wielkim finale i tutaj gracze spędzą randkę próbną z Shinee. Utrudnienie jest takie, że mogą mówić tylko po jednym słowie na przemian. I tak przez minutę będziecie rozmawiać. Ej. Cześć. Piękna. Co? Może. Ale co? A? Duo? Duo? Co? Valorant. Undranked? Tak. Nie być to... Nie. Co? Być. Gdzie? Dobry. Dobra, stop! Skracamy ten czas do 30 sekund, bo tu idzie ogarnąć, o co chodzi. Czas start. Hej. Cześć. Ramen. Jaki? Najlepszy. Dokładnie. Na Mariackiej. O. Potem. Gdzie? Szoty. Jakie? Mini mamby. O. Dobre. Dom. Nie. Gierka. Nie. Epicki trójkąt miłosny przyni Kamil i jest wbrwiony i pytanie, kto wygra dzisiejszą edycję? Randki w ciemno. Szczerze? Jest tak trudno, że nie potrafię wybrać, naprawdę. Co, to jest takie... O, co? Nie, ktoś musi odpaść, to jest wielki finał. Ja bym do sobie mogła monetę wrzucić, nie? Jak chcesz, możesz rzucić, nie ma problemu. Kamil jest Pokemonem, a w jest Dragonite'em. Dobra, spróbujmy. Zróbmy tak? Dobra, jest. Finalna decyzja. Rozstrzygnięcie monetą. Dobra, mam. Co to jest? Dragonite. Jest! Czyli Dragonite wygrywa! Proszę państwa, mamy zwycięzcę, ale to jeszcze nie wszystkie zagadki tej edycji. Zobaczcie dalej. Niestety, Kamilu, los nie był po twojej stronie. Już jestem bardzo źle. Chciałem zagrać chociaż jedną rundkę Valoranta z piękną niewiastą, ale ona mnie odrzuciła. Zanim pogadamy dalej, może powiedz, co wybrałeś? Ja? Wybrałem kurczę Shinee. No wiedziałem! Tak, to jeszcze szczułam. Przed nami ostatnia decyzja tej edycji. Powiedz mi proszę, co wybrałeś? Paulina jest naprawdę uroczą dziewczyną i super się ogląda jej streamy, jak się gra. No ale niestety na tych streamach też widać, jak gra. I boję się, że nie wytrzymałbym gry z nią, gdyby wybrałem Shinee. Co za... jaka menda? Szczerze? Ja też bym wybrał Skina. Jest bo kobiety to. Odchodzą, a Skinek zostanie. One przychodzą, odchodzą stale. Ty wiesz, że ja zostaję. No dobra, w takim razie wygrywa Skina, zaraz go otrzyma. No i Shinee również otrzyma Skina. Też? Finalnie zwycięzcą odcinka został Piony, który dostał skina Battlecat Jinx. Shinee natomiast, jako nagrodę pocieszenia, dostała skinka w Valorancie. Jeśli ci się podobało, to kliknij sobie w tą playlistę, tam znajdziesz kilka więcej odcinków z tej samej serii.